sprzęty, cześć, sprzęty odpalone. Witam serdecznie. Odpalone, tak? Tak, sprzęty odpalone. To zanim ruszymy, tak gwoli wstępu, witam Was serdecznie. Krzysztof Ferenc, Wojaszek Fericze, Team Sixpack Nutrition, oczywiście dla kanału YouTube Sixpack TV. Witam Was w drugim sezonie, w piątym odcinku Wojaszkowej Fury. Ikona, żywa legenda, już można powiedzieć, nie polskiej kulturystyki, bo to jest europejskiej, światowej. A skoro Śmiało. Tak mówisz, to widocznie prawda. Tak jest. Robert, cześć, witam. Robert Piotrkowicz, oczywiście. Robert, teraz tak, ty znasz tutaj bardziej te okolice. Gdzie możemy sobie spokojnie wyjechać, żebyśmy tak powolutku sobie z pół godzinki w jedną stronę jechali i zawrócili? Dobrze, mam pomysł. Tam na ten, tą stronę i w lewo pośrednio. Dobra, to jak my sobie tu będziemy wykręcać, to ja ci od razu nakreślę, jak dzisiaj bym chciał, żeby ta rozmowa wyglądała. Oczywiście, jak jesteś tutaj głównym moim gościem. Wiadomo, że chciałem cię mieć od zawsze w Wojaszkowej Furze. Czekaliśmy, żeby ten format się troszeczkę rozkręcił. Jasne. Już jest drugi sezon. Z racji tego, że kanał Sixpack TV gdzieś tam opiera się na sportach sylwetkowych. Jest takim kanałem lifestyle'owym, no ale jednak ta kulturystyka, fitness, wszystko, co jest związane ze sportami sylwetkowymi, to jest taka nasza baza, taki nasz główny mianownik, więc muszę ciebie mieć. No i przede wszystkim zakończyły się te, chyba mogę tak powiedzieć, Mistrzostwa Świata, ta najważniejsza impreza na świecie, jeżeli chodzi o kulturystykę, czyli mam na myśli tutaj oczywiście Olimpię Zawodowców 2019. Cztery razy byłeś uczestnikiem, więc myślę, że nie znajdzie się lepsza osoba w Polsce, nie znajdzie się lepszy pro, który mógłby o tej imprezie troszeczkę poopowiadać, więc między innymi dlatego też chciałem tutaj ciebie mieć. Między innymi dlatego, że chciałbym porozmawiać, co tam u ciebie, bo jesteś człowiekiem zajętym, organizujesz teraz dużą imprezę, o której też będę chciał porozmawiać, tak? To też będzie taki temat przewodni. Jesteś człowiekiem zajętym, jesteś w social mediach, ale tak naprawdę jeżdżę bardzo często po imprezach, gdzieś tam się na imprezach też mijamy i ludzie potrafią się mnie pytać jako tam, powiedzmy, redaktora, co tam u Roberta Piotrkowicza, albo troszeczkę mniejszy, a czy będzie startował, są ciekawcy, więc to jest doskonały moment, żeby o tym porozmawiać. Jeszcze kilka takich tematów, o Polskim Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowym, tak delikatnie, o tym, jak oceniasz wyniki Olimpii, bo jestem ciekaw o twoich startach też na Olimpii, chciałbym, żebyś tak trochę szerzej się wypowiedział, ale przede wszystkim takie proste pytanie na dzień dobry, co oprócz tego, że Robert Piotrkowicz jest teraz ciężko zapracowany, bo jesteś, bo sklep zawodnika, bo siłownia, tak, spod której cię teraz odbierałem, bo zawody, które organizujesz. Co u Roberta Piotrkowicza, zawodnika, w trawie piszczy? U mnie wszystko dobrze. Troszeczkę zmieniłem teraz, że tak powiem, kierunek, w którym podążam. Lubię co jakiś czas, co kilka lat zmienić, że tak powiem, właśnie swoje zainteresowania, powiedzmy w ten sposób. Obecnie nie jestem aktywnym zawodnikiem już. Już od jakiegoś czasu, w 2015 roku, zakończyłem swoje starty, między innymi na Olimpii w Las Vegas. Później jeszcze było kilka takich startów i jeden z nich, powiedzmy, taki pożegnalny. Całkiem dobrze mi ten ostatni sezon poszedł. Dużo zmian też zrobiłem w swojej diecie i w ogóle w przygotowaniach, żeby mieć takie nowe wyzwanie. Ja lubię poza tym nowe wyzwania. Jak nie mam takich wyzwań, które naprawdę są ciężkie do osiągnięcia, to nie mam takiej motywacji, więc w tym ostatnim roku swoich startów, w 2015 roku, postanowiłem przygotowywać się zupełnie na nowej diecie, takiej, na której właściwie w ogóle zawodnicy się nie przygotowują, a już nie mówiąc o zawodnikach takiej skali, powiedzmy, światowej, typu, którzy chcą się dostać na Olimpię i startować na Olimpii. Byłem jako jedyny na diecie wysokotłuszczowej i na tej diecie przygotowywałem się cały sezon eliminacyjny do zawodów eliminacyjnych do tych zawodów Mister Olimpia, na zawodach Mister Olimpia i na tych zawodach po Mister Olimpia wyłącznie szykowałem się na diecie wysokotłuszczowej. Był to pewien eksperyment, bo nigdy wcześniej tej diety nie stosowałem. Zacząłem ją stosować dopiero w kwietniu, a właściwie od początku maja 2015 roku, więc było to potężne wyzwanie dla mnie i chciałem się sprawdzić, czy jestem w stanie na takiej diecie, na której żaden inny zawodnik do zawodów Mister Olimpia właściwie się nie szykuje. No bynajmniej w tym roku i do tych zawodów. Bo ja rozumiem, że są zawodnicy, którzy na diecie wysokotłuszczowej szykują się do zawodów i jakieś, powiedzmy, sukcesy odnoszą, ale powiedzmy nie tej rangi takiej bardzo międzynarodowej, już na tej najwyższej półce. No i jestem z tego dumny, że udało mi się, że tak powiem, zakwalifikować na te zawody, wystartować tam, całkiem niezłe rezultaty odnieść.
jako taki zupełnie początkująca osoba w tej diecie, co też nie jest trudne, bo teraz tak z perspektywy czasu patrząc, to czym dłużej na tej diecie się jest, tym łatwiej po prostu pewnych manipulacji dokonywać w diecie, łatwiej się jest przygotowywać i nawet formę, którą sobie przyszykowałem tak już nie do startu w 2018 roku, była naprawdę, wydaje mi się, jedna z moich lepszych życiowych form, jakie uzyskałem, a że później już nie chciałem się do startu konkretnie szykować, to inne plany po prostu życiowe spowodowały, że zarzuciłem jakby starty. Nie wiem, czy już definitywnie, czy tylko na jakiś czas. Trudno powiedzieć. Na razie, na obecny moment, nie mam planów startowych z tego względu, że zajmują mnie inne sprawy, które są dla mnie co najmniej tak samo ciekawe, a myślę, że nawet obecnie dużo bardziej interesujące niż same starty w zawodach. No, ja startowałem już praktycznie prawie 100 razy, z tego co dobrze liczę, to 96 razy w życiu startowałem w zawodach. Większość to zawody międzynarodowe, więc już tych startów mam wystarczająco dużo i już nie mam po prostu takiej motywacji. Tak jak mówię, lubię takie mocne wyzwania, wydawałoby się nierealne właściwie, jeżeli się je zaczyna. Okazuje się, że konsekwencja, dążenie do celu dają możliwość ich osiągnięcia. No, a jeżeli spełnimy już swoje jakieś tam marzenia i cele życiowe, prawda, no to trzeba jakieś nowe sobie wybierać i tym nowym celem, tak przechodząc do następnego tematu, jest właśnie stworzenie w Polsce nowej, całkowicie najsilniejszej federacji kulturystycznej. Nie zaczynam oczywiście od zera, zupełnie od początku, bo chcę jakby wprowadzić na polski rynek najsilniejszą na świecie federację kulturystyczną, czyli NPC Worldwide IFBB Pro League, czyli tą federację, w której startowałem od 2009 roku, która organizuje m.in. zawody Mister Olympia, zawody Arnold Classic na całym świecie, te zawody Arnold Classic w Stanach Zjednoczonych, New York Pro, Tampa Pro, wszystkie takie najmocniejsze imprezy dla kulturystów i zawodowych, i amatorów. I ta federacja po roku 2017, w którym nastąpił rozpad, rozłączenie się federacji FBB na tą federację amerykańską, FBB Pro League i europejską, tak można ją nazwać, FBB Elite Pro, prawda? No to ta federacja amerykańska zaczyna bardzo ekspansywnie tutaj penetrować ten rynek europejski. Bardzo dużo imprez, bardzo też ciekawych, prestiżowych. Dużo jest kart pro do wygrania, wiele pytań dostaję od kibiców, czy to dobrze, że tych kart pro tyle jest, czy to jest niedobrze. Według mnie dla Polaków super. Dla mnie, jako Polaka, który startował tyle lat właściwie sam na tych zawodach, czy na Mister Olympia, czy w Stanach, trochę z jednej strony byłem z tego dumny, że sam reprezentuję Polskę, prawda, że jestem tylko jeden i taki, że Polacy, nie wiem, kibicują i chcą, żebym tam coś osiągnął, ale z drugiej strony trochę mi było, że tak powiem, smutno, że tylko sam występuję, bo tak naprawdę wolałbym na tej Olimpii występować z Polakami, co najmniej w każdej dywizji, żeby chociaż jeden, dwóch zawodników występowało. I trochę mi, że tak powiem, szkoda było, że sam tam jeżdżę jak palec i nie mogę rywalizować z Polakami, bo tak naprawdę dopiero Marek Olejniczak w 2015 roku chyba się pojawił i tak już pod koniec, że tak powiem, tej mojej kariery kulturystycznej, jak na razie tam rywalizowaliśmy i już było fajnie. Już taki nowy smaczek był troszeczkę, prawda, we dwóch, w ostatnich zawodach tam byliśmy jedno po drugim miejscu. Ja czwarty, Marek był piąty, prawda, więc blisko siebie, to daje takie dodatkową motywację. No ale ponieważ no, mam inne teraz plany, to chciałbym jak największą ilość zawodników wprowadzić do tej ligi zawodowej polskich. Teraz już mamy tych polskich pro, licząc z tymi zawodnikami, którzy mieszkają też poza granicami Polski, bo niektórych wiele osób w ogóle nie wie, że mamy Polaków pro. Mamy zawodniczkę, która na ostatniej Olimpii startowała w bikini fitness, prawda, Polkę mieszkającą w Wielkiej Brytanii, o tym rzadko kto wie. No i oczywiście w poprzednich latach też i Marta Górzyńska startowała i w zeszłym roku jeszcze też Anie Banks tak samo brała udział w Olimpii, więc chciałbym, żeby tych zawodników było coraz więcej. No i oczywiście nie zapominamy o Piotrku Boreckim, prawda? No oczywiście. To jest wielki sukces, myślę, pierwszy sezon.
prawdę mówiąc, nie tyle, że nie wierzyłem, co w ogóle tak wydawało mi się, no pierwszy sezon przetrze ten szlak i może w drugim będzie walczył o tę olimpiadę za pierwszym razem, właśnie tak jak ja też udało mi się w pierwszym roku na Olimpię awansować. Super, bardzo dopinguję Piotrka, żeby się rozwijał, tym bardziej, że już tak wysokie miejsca w zawodach takich prestiżowych zajmował, więc myślę, że jeżeli będzie szedł w tym kierunku konsekwentnie, to ma szanse bardzo duże jeszcze poprawić ten wynik i jeszcze wyżej tam się wspiąć jakby w rankingach. No i tym moim celem, tak jak powiedziałem, jest stworzenie takiej najsilniejszej w Polsce federacji. Najsilniejszej to znaczy, że będzie startowało naprawdę bardzo, bardzo wielu zawodników z Polski, a przy okazji też z zagranicy, bo te zawody, które będę organizował, właściwie to będą zawody zawsze międzynarodowe. Tak jest to ustalone, że federacja jest jedna światowa, nie ma takich federacji, powiedzmy, regionalnych, państwowych, tylko jest jedna federacja NPC Worldwide, prawda, która zrzesza jakby te promotorów, którzy są promotorami na dany kraj zawodów. Mam to szczęście, że zostałem wybrany jako takiego promotora zawodów i organizatora zawodów jedynego na Polskę i mam prawo organizować w Polsce właściwie dowolną ilość takich imprez w ciągu roku. Jak myślę, tutaj osoby oglądające, śledzące wiedzą, że w przyszłym roku organizuję w lutym taką pierwszą imprezę, 21, 22, 23 lutego w Warszawie. No, myślę, że to jest na początek najlepsze miejsce, najlepsze miasto, żeby taką imprezę organizować z wielu względów logistycznych przede wszystkim, prawda? Osoby z zagranicy będą łatwo mogły tutaj przylecieć i nie będą gdzieś tam musiały po Polsce podróżować, więc każdy z Polaków mieszkających w Polsce ma w miarę blisko, powiedzmy, do Warszawy, więc dlatego padł ten wybór na Warszawę. No i będą to zawody o nazwie festiwal i panuje tą nazwę festiwal, żeby ona cały czas nie zmieniała się w kolejnych imprezach, które będę organizował. Będzie festiwal pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. I będą to zawody dla debiutantów w piątek, pierwszego dnia, tylko jednego dnia, drugiego dnia Mistrzostwa Polski NPC i trzeciego dnia będą zawody o karty Pro, Extreme Fitness Challenge, FBB Pro Qualifier, tak się te zawody będą nazywały. I tak jak powiedziałem, w debiutach i w Mistrzostwach Polski i w tych zawodach Extreme, możemy tam prosto jechać, będą startowali zagranicy z całego świata właściwie. Wczoraj mi się zgłosiło dwóch zawodników nawet chyba z Kirgistanu. Albo gdzieś z Iranu mam też już trzech zgłoszonych zawodników. Więc... A to mocni zawodnicy są, Irańczycy? No, Irańczycy tak, zdecydowanie. Może z tego, z Kirgistanu, że tak powiem, nie tak mocni, ale jak Iran tak oglądałem sobie, ale Iran zdecydowanie jest mocnym i oni zgłaszają się już, chcą te karty pro wygrywać, prawda? Bardzo intensywnie nad tym pracują, bo ciężko im jest też gdzieś tam w Stanach walczyć o te karty, no wiadomo, polityka i tak dalej. Ale może o sędziowaniu to sobie później powiemy, bo też się bardzo dużo zmieniło od tego 2017 roku po rozstaniu tych dwóch federacji, jak będziemy mieli czas. Więc jakby tutaj obsada będzie zawsze międzynarodowa. Ta pierwsza impreza, już widzę, że popularność i odbiór jest bardzo dobry, bo na 4 miesiące przed tą imprezą już zgłosiło się ponad 180 zawodników. Prawda? Więc na tak odległy termin, taka ilość zgłoszonych sugeruje, że naprawdę ta liczebność zawodników na tej mojej imprezie, na tym festiwalu będzie ogromna i planuję pobić rekord. Dotychczasowy rekord w Polsce, taki, który był ustanowiony w Polskim Związku Kulturystyki, to był w 2016, jeżeli dobrze pamiętam, w Gdańsku, gdzie odbywały się również zawody o karty pro, gdzie Marek Oleniczak brał udział między innymi, ja wtedy akurat nie startowałem, bo już miałem przerwę. I wtedy startowało debiutantów 440, więc myślę, że powinno mi się spokojnie udać już ten rekord pobić i na kolejnych imprezach jest to moim takim celem, żeby tych zawodników jeszcze więcej startowało. Zależy mi przede wszystkim na zawodnikach polskich, ale oczywiście będę też posiłkował się zawodnikami z zagranicy. Za chwilę powiem, dlaczego tak mi zależy na liczebności zawodników na tych imprezach. Kolejne imprezy już nawet w czwartek będę umówiony jestem na spotkanie organizacyjne w kolejnej imprezy, którą planuję w czerwcu, też trzydniową, też dla debiutantów, też będzie tam Puchar Polski i też zawody o karty pro, też trzydniowa. Myślę, że
no, chcę też w Warszawie zorganizować, być może w przyszłości w innych miastach Polski będę organizował, ale myślę, że na początek, na rozruch ta Warszawa jest tutaj optymalnym wyborem. I kolejna, trzecia impreza, trzeci festiwal w 2020 roku planuję pod koniec września albo na początku października zrobić. To jest uzależnione od tego, tak naprawdę, gdzie będą jakieś wolne miejsca, jeżeli chodzi o hale czy o jakieś hotele organizacyjnie. Ten termin też z tego względu wybieram, bo tu kolejna taka rzecz interesująca dla zawodników, na pewno wielu zainteresuje to. W Stanach Zjednoczonych, w Atlancie, będą odbywały się w przyszłym roku pierwsze mistrzostwa świata NPC i FBB Pro League, czyli dla amatorów federacji NPC i dla kulturystów zawodowych. Te zawody będzie organizował i promotorem tych zawodów jest Dwayne Johnson, The Rock. Każdy na pewno dobrze zna i kojarzy tego pana, który jest bardzo mocno związany z kulturystyką. Można powiedzieć, że to jest taki Arnold Schwarzenegger naszych czasów obecnie, prawda? Będzie organizował taki festiwal sportowy, konkurencyjny właściwie dla zawodów Arnold Classic i konkurencyjny dla zawodów Olympia Weekend w Stanach, gdzie głównymi nagrodami dla zawodników, zawodowców, bo tam będą mistrzostwa świata zawodowców, ten festiwal nazywa się w ogóle, tak jest nazwany, Athleticon, i tam będą rozgrywane mistrzostwa świata dla amatorów, gdzie będzie można wygrać tytuły, być może jakieś nagrody też, no i oczywiście konkurs dla kulturystów zawodowych, konkurencja taka dla zawodów Mister Olympia, gdzie nagrody obecnie już, informacja taka padła, że za pierwsze miejsce $1 000 000 do wygrania. Więc no, myślę, że to nie rada wyzwanie jest dla zawodników i na pewno cała czołówka pojawi się to na 100% właściwie, bo przy takich nagrodach, nie puli nagród, tylko za pierwsze miejsce, więc za drugie, trzecie też te nagrody będą mniej więcej tej wartości zbliżonej. Warto, Robert, wspomnieć, że najwyższa wygrana chyba do tej pory, jaka była na Mister Olimpii Zawodowców, to jest $400 000, zgadza się? Dokładnie to tak. To jest tak. 2,5 razy, no myślę, że się śmietanka pojawi. Bo śmietanka to jest... się pojawi, niesamowicie mocni są sponsorzy, nie tylko z branży tej fitness, która, no, że tak powiem, jest zasobna w finanse, ale nie tak zasobna jak na przykład firma Ford czy firma Under Armour, które no, są potentatami. I z Dwaynem Johnsonem, The Rockiem bardzo mocno Under Armour współpracuje, bo nawet tą swoją osobistą, taką personalizowaną kolekcję ma, także dokładnie. Myślę, że dlatego tutaj takie pieniążki. Okay. Dokładnie, czyli dla kulturystyki to bardzo dobrze rokuje i dla federacji oczywiście NPC tym bardziej dobrze rokuje, no bo stwarza zawodnikom, którzy występują na zawodach tej federacji, no ogromne możliwości rozwoju sportowego. Tak jak mówię, zawody Arnold Classic, te w Ohio, tylko zawodnicy występujący jakby w tej federacji mogą coś takiego osiągnąć. Zawody Olimpia, amatorskie Olimpie, które jest 10 tych Olimpii na całym świecie, plus ta Olimpia dla zawodowców, która jest w Stanach Zjednoczonych i te Mistrzostwa Świata dla zawodowców i amatorów NPC. Myślę, że no, na pewno żadna inna federacja nie może się z nią, że tak powiem, równać, jeżeli chodzi o prestiż, o możliwości rozwoju sportowego, więc jeżeli sportowcy, kulturyści chcą startować wśród najlepszych, no muszą startować w tej federacji. Nie ma właściwie innego wyboru i wielu zawodników z innych federacji również startuje w NPC. Tu pragnę dodać taką rzecz, też wiele takich pytań otrzymuję. Czy w tej federacji NPC trzeba się gdzieś zrzeszać i tak dalej, czy startując w innych federacjach ma się zamknięte drzwi? Nie, tu są drzwi otwarte, można startować w federacji NPC raz, dwa razy i wystąpić sobie w dowolnej innej federacji. Nie ma tu żadnych jakby obostrzeń, nie ma ograniczeń, żadnych banów, więc można sobie startować w dowolnej federacji, ale myślę, że jeżeli zawodnicy zaczną startować w NPC, to już nie będą czuli właściwie takiej potrzeby, żeby występować w innych federacjach, chociaż jakby tak jak mówię, nie zabraniam. Ja wspieram inne federacje w Polsce, przede wszystkim ich rozwój. Jestem właściwie na każdej imprezie. W ten weekend byłem, w poprzedni weekend, właściwie co weekend jestem razem z firmą Sklep Zawodnika, która też między innymi jest sponsorem tego festiwalu i nagrody też fajne, ciekawe będzie fundowała, o których może za chwileczkę sobie powiemy. Więc jakby też z tego względu zależy mi na tym, żeby jak największa ilość zawodników startowała w różnych federacjach. A o tej ilości tak cały czas ten temat jakby podtrzymuję, bo moim celem, może nie na przyszły rok, chociaż teoretycznie byłoby to możliwe, ale myślę o roku 2021, jest zorganizowanie w Polsce zawodów Olimpia Amatorska.
czyli Olympia Amateur Poland. Jest to możliwe, tylko no właściwie jest jeden taki warunek, który musi być spełniony, odpowiednia liczebność wśród zawodników w poprzednich tych imprezach, które będę w Polsce organizował. Jeżeli ta liczba zawodników będzie na poziomie 500, to mam otwarte właściwie drzwi, nie ma problemu z organizacją tej imprezy. Bardzo dobrze znam się, wielokrotnie się spotykałem, rozmawiałem, nawet ostatnio 3 tygodnie temu z Robinem Changiem, takim promotorem na cały świat właściwie zawodów ligi zawodowej FBB Pro Ligi, tych zawodów ligi amatorskiej NPC Worldwide. On jest organizatorem też zawodów Mister Olympia, tych zawodów atletyką z Dwayne'em Johnsonem, on to wszystko organizuje, więc powiedział mi wyraźnie, że tak naprawdę, no oczywiście względy organizacyjne tutaj, że ta organizacja będzie na odpowiednim poziomie, a co do tego to właściwie no nie mam wątpliwości, że uda mi się to tak zrobić, no to chodzi o tą liczebność zawodników, ale z liczebnością zawodników, jeżeli nawet w Polsce tych zawodników byłoby no za mało, żeby tą ilość 500 osiągnąć, to na tyle dobrze znam promotorów w innych krajach ligi NPC, że oni będą spokojnie mogli tym zawodnikom swoim ze swoich krajów reklamować te moje zawody i na pewno wtedy będzie ta obsada mocniejsza, silniejsza. No ale też, tak jak wcześniej powiedziałem, mnie osobiście zależy na tym, żeby tych kart pro, a tych kart będzie 7 do wygrania, żeby mogli wygrać je zawodnicy z Polski, no bo zawodnicy z Polski będą najlepiej reklamowali tą federację NPC w Polsce tak naprawdę. Właściwie wszyscy zawodnicy na razie, do których się zgłaszałem, FBB Pro, nasi polscy, pozwolili mi korzystać z ich wizerunku w promocji i tych zawodów, i federacji NPC, więc jeżeli wejdziecie sobie na tą moją, naszą stronę NPC Polska o nazwie www.ifbbpro.com.pl, to tam zobaczycie wizerunki naszych najlepszych zawodników pro, będziecie mogli się zapoznać z przepisami, z harmonogramem imprezy, no wszystkie informacje właściwie potrzebne zawodnikom i kibicom na tej stronie znajdziecie. Też jest już właściwie na ukończeniu, już w jakiejś części działa strona sama festiwalu www.festiwalsportówsylwetkowych.pl, gdzie właściwie te informacje w dużej części będą zdublowane, ale trochę ta druga strona będzie taka bardziej, nazwijmy to, komercyjna. Natomiast ta pierwsza strona, która podała mi fbbpro.com.pl, będzie taką stroną tej polskiej federacji, gdzie będą wszystkie informacje o nadchodzących imprezach, o szkoleniach, które też organizujemy, jeżeli chodzi o szkolenie zawodników, z przepisów i tak dalej. Chodzi tu głównie o debiutantów, którzy no jeszcze nigdy nie startowali w zawodach, a chcieliby wziąć udział, żeby troszeczkę się zaznajomili z tą federacją i z przepisami, jeżeli chodzi o sędziowanie. No i oprócz tych nagród w postaci tych kart pro, o których powiedziałem, no również tutaj poszukuję i znalazłem już wielu partnerów i takich fundatorów nagród dla debiutantów i mistrzów Polski. Jeżeli chodzi o debiuty, to tylko tak wspomnę, że w debiutach mogą wystartować osoby, które nigdy nie startowały dotychczas w zawodach kulturystycznych, albo startowały raz w życiu w zawodach kulturystycznych, w dowolnej federacji, nie ma to żadnego znaczenia. Mogą zarejestrować się przez stronę. Rejestracja na zawody jest wyłącznie przez stronę internetową, więc tu warto wcześniej się zarejestrować, dlatego że jeżeli osiągniemy liczbę zawodników 200 na jedną z tych imprez, no to muszę zamknąć, że tak powiem, zapisy na dany dzień imprezy, dlatego że debiuty rozgrywają się tylko jednego dnia, mistrzostwa Polski tylko jednego i te zawody Extreme też tylko jednego, a jest takie ograniczenie odgórne wprowadzone ze względów i organizacyjnych, i żeby każdy zawodnik miał odpowiedni czas na prezentację na scenie 200 zawodników jednego dnia, więc no nie możemy tej liczby przekroczyć, dlatego no w pewnym momencie te zapisy będą mogły być jakby zamknięte. Wiem, że to jest coś nowego dla zawodników, no jak to przeważnie ostatniego dnia jeszcze się zgłaszają wpisowe, robią i tak dalej, no tu będzie troszkę inaczej. Dokładnie, chcemy jakby wszystko robić online, no takie są czasy, że warto to zrobić, dzięki temu będzie więcej czasu na rozgrywanie zawodów, nie będziemy musieli jakiegoś dodatkowego dnia poświęcać na te sprawy takie, nazwijmy to, organizacyjne. Także wszystkie opłaty, nawet rejestracja na brązowienie, na jakiś tam makijaż, fryzury dla pań, będzie można zrobić to online, wszystko to opłacić, również bilety na imprezę można już kupić na tej stronie jednej i później tej drugiej, ewentualnie, jeżeli komuś ta druga będzie się bardziej po prostu podobała, więc jakby wszystko będzie online tutaj realizowane.
I wracając jakby tutaj do tych nagród, no chcę zdecydowanie przyciągnąć jak największą ilość debiutantów przede wszystkim, bo nie wiem, czy tutaj słuchacze się tym interesują, ale taka informacja już jest w sieci, nie wszędzie jeszcze, nie do wszystkich dotarła, że w lutym tak naprawdę miały być debiuty Polskiego Związku we Wrocławiu organizowane, ale zostały niestety odwołane, przełożone na wrzesień. Trudno powiedzieć, co tam w tym Polskim Związku, jeżeli chodzi o debiuty, będzie się rozgrywało, natomiast ja na pewno debiuty te w lutym podtrzymuję, ten termin 21 lutego, one się na 100% odbędą w Warszawie, więc wszyscy debiutanci będą mogli wystąpić, mogą później oczywiście ci debiutanci startować sobie w innych zawodach innej federacji, jeżeli z jakichś względów, wątpię w to, ale nie spodobałaby się tam po prostu federacja NPC, no to mają takie prawo. Jakby tutaj udało mi się na razie zebrać taką pulę nagród dla debiutantów w wysokości 75 tysięcy złotych. Te nagrody na razie funduje sklep zawodnika z firmą Jantana Polska i Protan Polska. Takie nagrody są ufundowane. I dodatkowo jeszcze dla najlepszych debiutantów będzie rozgrywany taki konkurs Bitwa o Arnold Classic. On będzie na samo zakończenie debiutów, będzie taki super finał, gdzie będą występowały najlepsze zawodniczki debiutów. Tych kategorii w debiutach dla zawodniczek jest 5, więc 5 najlepszych debiutantek w poszczególnych dywizjach, czyli w poszczególnych konkurencjach tych kategorie są wzrostowe i wagowe. Tak, tutaj nazywam to konkurencjami. Tak jest, oczywiście można i tak to nazywać, ale ja jest jasność. Chcę tą nomenklaturę taką utrzymać, żeby każdy miał jasność, to dokładnie, czyli w tej amerykańskich dywizjach. I najlepsza zawodniczka wygra sponsorowany całkowicie wyjazd, przelot, pobyt i start w zawodach Arnold Classic w Ohio. No, koszt takiego wyjazdu, samego startu i wpisowego to jest łącznie około 6 tysięcy złotych, więc nie każdego zawodnika stać. Poza tym no, debiutanci jeszcze najczęściej nie czują się na siłach, żeby na takie zawody, że tak powiem, polecieć, wystartować, więc myślę, że tutaj będą mieli od razu otworzone szeroko drzwi w startu w najlepszych właściwie zawodach takich amatorskich na świecie, może poza Olimpią amatorską, ale o Olimpii za chwileczkę powiem. No i to samo wśród zawodników najlepszych debiutantów. Są 3 dywizje, kulturystyka, classic physique i men's physique, więc wśród tych 3 zawodników będzie wybrany jeden najlepszy zawodnik, który będzie mógł wystartować właśnie w tych zawodach i będzie miał w pełni sponsorowany ten wyjazd. I tutaj też taka ciekawostka, wszystkie te 3 takie główne imprezy, czyli debiuty Mistrzostwa Polski i te zawody o karty pro będą sędziowane wyłącznie przez certyfikowanych sędziów NPC, którzy są wyłącznie ze Stanów i z Europy, w innych krajów, które mają po prostu większe, nazwijmy to, tradycje, jeżeli chodzi o sędziowanie, natomiast nie będzie żadnych sędziów z Polski z tego względu, że no, na razie nie mamy żadnego sędziego, który zdałby odpowiednie egzaminy, był odpowiednio wykwalifikowany, więc jeżeli chodzi o obiektywizm sędziowania, no na pewno tutaj najwyższy jest level i pod tym względem, że tak powiem, będę tego bardzo pilnował, żeby nie było tak, jak zdarza się czasami na innych zawodach, dokładnie sędziowanie przez sędziów, którzy są trenerami zawodników, prawda? Nawet jeżeli ci sędziowie są no, maksymalnie obiektywni, no to stojąc obok takiego zawodnika, inny zawodnik na scenie, który wie zazwyczaj, że w panelu sędziowskim jest jego trener, no nie czuje się komfortowo, prawda? Sam bym nie chciał być oceniany przez takiego sędziego, który wiem, że ma jakiekolwiek, nie wiem, kontakty z zawodnikiem obok niesędziowanym. Więc jakby tutaj to od razu na starcie wykluczamy, nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby sędziował sędzia, który jest trenerem, nie wiem, jakimś tam znajomym zawodnika ze sceny, także pełna transparentność sędziowania będzie tutaj i tak jak mówię, sędziowie za każdym razem na kolejnych zawodach będzie zupełnie inny panel sędziowski. Czasami się zdarzy, jakiś sędzia, nie wiem, z Europy, który akurat będzie startował, jest wytypowany. Sędziów na tych NPC jest około 800 na całym świecie, więc jest czego wybierać i to jest wybierane w drodze częściowo losowej, częściowo, jeżeli ktoś ma czas, ochotę sędziować w tych zawodach, prawda? Oczywiście, jeżeli zgłoszą się do mnie sędziowie, już sędziowie jakichś innych, powiedzmy, federacji, którzy chcieliby akurat w tej federacji NPC zacząć sędziować, w jakiś sposób się dalej, że tak powiem, rozwijać, to proszę o kontakt, mogą się... O, zamknięte. To sobie tak? Chyba tu polecimy, tak? No dobrze, tak, polecimy tutaj. Myślę, że jakiś objazd na pewno jest zrobiony.
Więc jeżeli się do mnie zgłoszą, no to ja bardzo chętnie, że tak powiem, umożliwię im zdawanie takich egzaminów na jakichś zawodach w Europie albo w Stanach, jeżeli będą chcieli, jeżeli mają odpowiednie umiejętności i doświadczenie już tutaj, no to będą mogli zdać taki egzamin. No i fajnie, wtedy będą mogli sędziować zawody w Polsce, ale tutaj też informacja taka, no taki sędzia nie może być jednocześnie trenerem zawodników. To jest jakby bardzo restrykcyjnie, to musi być osoba, która jest tylko trenerem i powiedzmy prowadzi jakiś tam sobie biznes, ale ma odpowiednie umiejętności, żeby oceniać zawodników. Wtedy myślę, że zawodnicy będą w takiej komfortowej sytuacji, będą mieli pewność, że ten obiektywizm sędziowania w zawodach jest tutaj na najwyższym poziomie, tak jak powiedziałem. A wiem, że dla zawodników jest to w wielu problem federacjach problem, duży. Zwłaszcza ostatnimi czasy, i to duży problem. Wielu zawodników przez to opuszcza niektóre federacje, szuka innych federacji, gdzie nie ma tego tak zwanego kolesiostwa, prawda? No niestety, niektóre federacje są na tyle małe albo takie hermetyczne, że no wiadomo, że tam na szczycie trzymają się tylko osoby, które są bardzo mocno z tym biznesem związani, którzy mają swoje stowarzyszenia, jak największą ilość zawodników przyciągają, sami ich trenują, prawda? No w jakiś sposób jest to może zrozumiałe, prawda? Natomiast niezrozumiałe jest to, jeżeli chodzi o sędziowanie później, bo werdykty sędziowskie są czasami bardzo, bardzo różne. Jako zawodnik, no ciężko mi tak teraz jest oceniać te werdykty, czy prawidłowo było to sędziowane, czy nieprawidłowo. Poza tym wśród tych zawodników najlepszych te różnice są na tyle minimalne, że to już zależy od upodobań sędziów, że tak powiem, od tego, jakimi kanonami się bardziej kierują. Ale jeżeli do tego dojdzie właśnie to, że jednak na scenie jest zawodnik danego prezesa, danego stowarzyszenia i on sędziuje, bo jest ważną osobą w danej federacji, no to sędziuje jako główny sędzia, no to trudno tutaj, żeby taki sędzia nie sędziował swojego zawodnika lepiej. Niestety, prawda? Więc to rodzi pewne kontrowersje i jakby ja nie chcę do tego dopuszczać, żeby tutaj w tej federacji NPC do takich sytuacji dochodziło i z tego względu będę starał się tych sędziów przede wszystkim z zagranicy sprowadzać, mimo że nie jest to tanie, bo tutaj nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale opłacenie sędziego w Polsce, takiego w tej federacji, no nie wiem, Polskiego Związku, to jest od 80 zł do 100, 150 zł, prawda? Tyle wynosi pensja plus jakieś koszty przyjazdu i tak dalej, więc to się taka suma może się zamknąć 200 zł. Natomiast tutaj z mojej strony sprowadzenie jednego sędziego ze Stanów z wynagrodzeniem, z przelotem i tak dalej, to jest około 6 tysięcy zł. Więc no jest to przepaść. No ale jest coś za coś, prawda? Wydajemy takie pieniądze, dlatego żeby mieć ten komfort i ten obiektywizm sędziowania już od samego początku, żeby nie było tutaj takich nieporozumień, prawda? I żeby zawodnicy nie byli przez to jakkolwiek zniechęceni do startu w tej federacji NPC. Czyli tak jak powiedziałem, w debiutach te dwa wyjazdy są, te 75 tysięcy złotych w nagrodach dla najlepszych zawodników, najlepszych medalistów we wszystkich kategoriach wzrostowych i wagowych. To jest dosyć ważne. Więc nie tylko zwycięzcy kategorii Open będą nagrody dostawali, ale każdy zawodnik w danej kategorii, w danej konkurencji, pierwsza trójka medaliści będą te nagrody dostawali. Oczywiście też będą jakieś tam nagrody rzeczowe w tych tak zwanych reklamówkach takich reklamujących sponsora, ale na to ja nie będę zwracał za dużej uwagi, bo to już zależy tylko wyłącznie od hojności tych sponsorów, więc jak oni będą chcieli się zawodnikom pokazać, z jakiej strony, co tam w środku umieszczą, to już jest tak wybór się, sponsora. Tak się, ja do tych reklamówek nie będę zaglądał, bo nigdy jako zawodnik na to wielkiej uwagi tak naprawdę nie zwracałem, czy tam jest jakaś odżywka, czy tam są tylko darmowe takie próbki, shakery i tak dalej, prawda? Nie jest to jakaś duża wartość, więc jakby to jest tylko reklama dla partnerów i dla sponsorów, jeżeli chcą się na tej imprezie pokazać i chcą zawodnikom w wielu kategoriach, konkurencjach dać takie nagrody, proszę bardzo, nie ma problemu, mogą się zgłaszać i będzie taka możliwość, natomiast na pierwszym miejscu będę stawiał takich partnerów i sponsorów, którzy będą chcieli właśnie ufundować takie większe nagrody, czyli właśnie te wyjazdy na przykład na te zawody Arnold Classic czy zawody Olimpia Amatorska. I tu przechodząc do kolejnych zawodów, czyli do Mistrzostw Polski, na które na razie najwięcej jest tak naprawdę osób zgłoszonych i myślę, że te zapisy będę już musiał nawet w listopadzie zamknąć, bo jest tak duża ilość chętnych do startu w tych zawodach.
Oczywiście ważne jest wygranie tytułu Mistrza Polski NPC, pierwszego takiego tytułu w Polsce, więc myślę, że to jest dosyć prestiżowe, ale również na koniec tych Mistrzostw Polski, na zakończenie ich będzie taki super konkurs właśnie dla najlepszych tych Mistrzów Polski w poszczególnych dywizjach, poszczególnych konkurencjach. Będą te zawody nazywają się Bitwa o Olimpię i tam będą również do wygrania właśnie te wyjazdy sponsorowane razem ze startami w zawodach Olimpia Amatorska w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku dla najlepszej też zawodniczki i dla najlepszego zawodnika. I tu nie wspomniałem jeszcze, kto te zawody będzie sędziował, bo to też ważna rzecz. Powiedziałem o tych trzech imprezach, debiutach Mistrzostwa Polski Extreme, czy to sędziowie NPC, natomiast te zawody, Bitwa Olimpię, ponieważ no nie ma takich przepisów, żeby sędziować między dywizjami zawodników poszczególnych, no to wpadłem na taki pomysł, myślę, że spodobał już się zawodnikom FBB Pro League polskim, że oni będą to sędziowali, czyli nasi najlepsi polscy zawodnicy FBB Pro League, którzy startują w tych zawodach już, gdzie mają już te karty pro, czyli zawodach kwalifikacyjnych do Olimpii czy Arnold Classic, będą sędziowali te zawody i będą wybierali najlepszych zawodników i najlepszą zawodniczkę i najlepszego zawodnika. Więc myślę, że to też będzie dosyć ciekawe, jak ci nasi pro, jakich zawodników wytypują, prawda? No i żeby jeszcze tych atrakcji nie było za mało, to jeszcze wymyśliłem taki konkurs dla kibiców tak naprawdę, że kibice będą wybierali swoich zawodników, najlepszego debiutanta i najlepszą debiutantkę. Będzie ten konkurs odbywał się oczywiście online przez stronę, będzie odpowiednia zakładka, konkurs dla kibiców i kibice będą wybierali tych najlepszych zawodników w debiutach i również w Mistrzostwach Polski, z tym, że będą wybierali najlepszego zawodnika Mistrzostw Polski, najlepszą zawodniczkę Mistrzostw Polski, a jeżeli chodzi o pozowanie, czyli najlepiej pozujących zawodników. Czyli będą dwa konkursy, jednego i drugiego dnia i być może jeszcze też i najprawdopodobniej zrobię też trzeciego dnia w tych zawodach Extreme, też najlepszego zawodnika i najlepszą zawodniczkę będą mogli wybrać kibice, ci obecni na tej imprezie. Ilość miejsc tych dla kibiców też jest ograniczona do tak maksymalnie 400 tak naprawdę, ale myślę bardziej o 300, dlatego że bardzo dużo osób towarzyszących jest i na backstage'u i tak dalej, a ten obiekt, w którym będę przeprowadzał te zawody, no ma pewne przepisy, nazwijmy to BHP, ograniczające ilość osób przebywających na obiekcie jednorazowo do około, powiedzmy tam, 800 osób, więc powiedzmy tych zawodników, jeżeli będzie sporo oficjeli i tak dalej, no to dla samych kibiców tych miejsc za dużo nie będzie, więc tu też informacja, że bilety będzie można kupić wyłącznie online, nie ma możliwości kupienia ich po prostu na miejscu. Więc jeżeli ktoś przyjdzie na miejsce i nie będzie mógł być puszczony, to się może zdziwić, no bo niestety... Przepraszam, Robert, przepraszam, że ci tak w zdanie wchodzę, za Wilkę sobie strzelimy, tak. Czy tak jak to możemy jechaliśmy? Tak, możemy tak? Z powrotem. Okay. Tam mam taką trasę, że sobie jeszcze spokojnie poradzimy. Akurat sobie możemy. Mhm. Więc tak jak mówię, te konkursy dla kibiców myślę, że będą też fajne, atrakcyjne. Zawodnicy, może tam na razie nagród jeszcze nie mam zaplanowanych, ale na pewno dostaną bardzo ciekawe, atrakcyjne, specjalnie zaprojektowane na tą okazję statuetki. Już mam tych statuetek zamówionych w sumie dla zawodników 122, bo tylu będzie zwycięzców w tych trzech imprezach, sporo, prawda, 122 samych zwycięzców. Będą to statuetki takie o wielkości 60 cm dla najlepszych zawodników w kategoriach Open i dla najlepszych zawodników i zawodniczek oczywiście w tych poszczególnych kategoriach wzrostowych i wagowych będą troszeczkę mniejsze statuetki, takie 45-50 cm, też tak jak mówię, specjalnie zaprojektowane na tą imprezie, więc unikatowe, dosyć ciekawa, taka fajna poza kulturystyczna będzie, też niedługo je zaprezentuję, właściwie już są gotowe, tylko są teraz odpowiednio tam jeszcze patynowane i tak dalej, żeby miały odpowiedni, fajny wygląd, więc też w social mediach je zaprezentuję. Gdybyśmy tydzień później się spotkali, to nawet mógłbym je tutaj pokazać, ale na pewno jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać i pokazać, bo myślę, że to też dosyć ciekawe, takie pamiątkowe nagrody dla zawodników będą. I też jeszcze, skoro informuję o takich nagrodach dla najlepszych, to też wszyscy zawodnicy, którzy w ogóle startują w tych trzech imprezach, dostaną też specjalnie zaprojektowane pamiątkowe medale. Też te medale mają oczywiście różne kolory, złoty, srebrny, brązowy, a dla zawodników, którzy zajmują dalsze miejsca,
mają też bardzo taki ciekawy kolor, taki mosiężny, powiedzmy, tak to nazwijmy. Też oddzielnie zaprojektowane na debiuty, oddzielnie na Mistrzostwa Polski i oddzielnie na te zawody Extreme, więc jeżeli zawodnik będą jacyś chcieli startować w dwóch lub trzech imprezach, to każdy dostanie wtedy na pewno trzy medale. Tak? Więc nikt nie wyjedzie z tej imprezy, że tak powiem, z pustymi rękoma, więc każdy otrzyma również taki dyplom pamiątkowy, certyfikat uczestnictwa w zawodach, poświadczający, że brał udział w tych imprezach jednej, drugiej czy trzeciej i oczywiście dodatkowo te medale. No i czas na zawody te Extreme Fitness Challenge. Nazwa tych zawodów pochodzi od głównego sponsora tych zawodów, firmy Extreme Fitness Gyms, czyli sieć klubów fitness, Łukasza Dojki, który jest głównym partnerem właśnie tej całego festiwalu i głównie tej imprezy, i dlatego też nazwa tych zawodów pochodzi właśnie od sieci. Łukasz też razem ze swoim zespołem planuje też, myślę, że bardzo ciekawe nagrody. Jeszcze nawet mnie nie chcę powiedzieć, jakie szykuje, ale z tego, co go znam, no to myślę, że zaszokuje wiele osób, co tam dla zawodników przygotował, i myślę, że to albo dla wszystkich w ogóle uczestników wszystkich mistrzostw, albo dla tych zawodów Extreme jakieś bardzo atrakcyjne nagrody na pewno przygotuje, ale o tym się, myślę, że dowiemy gdzieś tak na początku grudnia albo pod koniec listopada, bo tak mi zapowiadał, bo pracuję też nad tymi pakietami nagród dla zawodników, pakietami sponsorskimi też, bo też ważne, żeby tutaj dodać, że też zabiegam o to, żeby partnerzy tego festiwalu dla najlepszych zawodników fundowali takie pakiety sponsorskie, co najmniej roczne, z najlepszymi zawodnikami, dzięki czemu będą mogli tych zawodników i promować i w social mediach, i w ogóle na różnego rodzaju imprezach, i w jakiś sposób, czy finansowo, czy jakoś w inny sposób materialny, powiedzmy, pomagać zawodnikom w przygotowaniach. Ja byłem zawodnikiem, powiedzmy, jeszcze się czuję zawodnikiem, więc wiem, ile pieniędzy kosztują takie przygotowania do zawodów, same wyjazdy, starty, teraz te wpisowe i tak dalej, więc jest potrzebna pomoc takich partnerów i sponsorów, a poza tym no, zależy mi na tym, żeby ci najlepsi Polacy reprezentowali na arenie międzynarodowej Polskę jak najlepiej, bo to będzie, że tak powiem, zbierało ten feedback w tej postaci, że tych zawodników z Polski będzie więcej startowało w tej federacji. A na tym bardzo mi zależy z kolejnego tutaj powodu, a mianowicie, tak jak mówiłem, chciałbym w tym następnym roku 2021 te zawody amatorskiej Olimpii zorganizować, a to już jest taka bardzo, bardzo prestiżowa impreza na całym świecie, amatorska, właściwie na równi stojąca z mistrzostwami świata, powiedzmy, amatorów, prawda? Więc tu zawodników potrafi startować nawet w granicach 1000 na takiej imprezie. Prawda? Nie mówię, że od razu w Polsce ma wystartować 1000 zawodników, ale jeżeli się porównujemy do zawodów jakichś tam Olimpia Amatorska czy Olimpia w Hiszpanii, prawda? No to tam w granicach 1000 zawodników potrafi startować w takiej imprezie, więc to już jest pokaźna impreza i organizacyjnie też trzeba to mieć bardzo dobrze opracowane, więc jakby już nawet rozmawiam z dwoma firmami, które mogłyby się podjąć takiej imprezy, gdzie widzę, że są już na takim poziomie organizacyjnym, że podołałyby takiej imprezie, więc bardzo prawdopodobne, jeżeli ta pierwsza, druga, trzecia impreza dobrze, fajnie wypali, no to już będę miał taką firmę, która się profesjonalnie organizacją w ogóle takich eventów na kilka tysięcy osób zajmuje i wtedy naprawdę taką grubą imprezę będziemy mogli w Polsce zrobić. No i oczywiście kolejny temat to są zawody dla zawodników pro, czyli dla tych naszych zawodników pro i zawodników pro z całego świata, więc też myślę tak sobie nawet już powoli o przyszłym roku, żeby takie zawody pro zorganizować dla jednej lub dwóch dywizji, na przykład dla kulturystów albo dla zawodniczek bikini. Nasza dla zawodniczek bikini, bo tych zawodniczek bikini w Polsce my akurat mamy duży urodzaj, bardzo, bardzo dobre zawodniczki, już niektóre myślę z dużymi szansami, żeby startować na Olimpii, tak jak mówię, no Ada Kaczmarek na przykład już wysoko w rankingu jest, na ten czas chyba już prawie, że się chyba kwalifikuje na Olimpię, więc jeszcze kilka startów, kilka punktów uzbiera, może uda się jakieś zawody wygrać. Ostatnio zawody, które odbywały się na Węgrzech, trzecie miejsce zajęła, tak, prawda? Bardzo wysokie. Tam jest system punktowy. Ten sam system punktowy będzie obowiązywał w eliminacjach do Mistrzostw Polski dla najlepszych zawodników tych wszystkich zawodów eliminacyjnych, które będę rozgrywał w przyszłym roku. Więc zawodnicy, którzy najwięcej punktów uzbierają, będą
eliminowani, klasyfikowani do tych zawodów Dwayna Johnsona, tych mistrzostw świata, 21 albo nawet, jeżeli się nie mylę, zaraz dobrze policzę, 21 albo 24, teoretycznie nawet 35 zawodników może zakwalifikować się do reprezentacji Polski, ale to zależy od liczebności imprezy. No ale te przepisy jakby tutaj eliminacyjne do tej imprezy będę w późniejszym terminie podawał, dlatego że one się, że tak powiem, dokładnie teraz kształtują i klarują w tej Federacji Światowej, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby ten system punktowy był jednolity na całym świecie, bo jeżeli zawodnicy startują z jakichś innych krajów, na przykład w Polsce, to oni również zdobywają punkty, tylko zdobywają punkty do klasyfikacji w swoim kraju po prostu, prawda? Więc z danego kraju, nawet jeżeli ktoś by zajął, nie wiem, powiedzmy piąte miejsce w Mistrzostwach Polski, a wyprzedzili go na przykład tylko zawodnicy, nie wiem, obcokrajowcy, no to najwięcej punktów z Polaków zdobędzie, w tej klasyfikacji będzie najwyżej, czyli do reprezentacji Polski może się zakwalifikować. No ale wracając do tych zawodów pro, tych zawodniczek pro bikini, nie wiem, mamy już chyba 6, 7? Niepotrzebnie się tu... Słucham Ciebie, słucham, tak, bo to są ciekawe tematy dla mnie, tak, i bym się na stację wkomponował. Jasne. Dobra, jedziemy dalej. Więc myślę, że no, zależałoby mi na tym, żeby zorganizować te zawody pro na pewno dla tej dywizji, gdzie będzie bardzo mocno obsadzona przez Polki. Myślę, że wtedy wszystkie Polki by się szykowały, więc jakbyśmy mieli tych 7 czy 8 polskich pro, a może jeszcze zdążymy, coraz więcej tych zawodniczek będzie, więc może byłoby nawet 10 na takiej imprezie, no to żal by było nie zorganizować dla nich takiej imprezy tutaj w Polsce, prawda? No oczywiście nie będę zapominał też o kulturystach, dlatego że w kulturystów w Polsce też już mamy kilku IFBB Pro, prawda? 4-5, już też rachubę powoli tracę, jeżeli chodzi o liczebność. No, wszystkich rozpoznaję, ale jeżeli chodzi o policzenie ich, to już zaczynają być problemy, bo to ta liczba już około 30 jest nawet chyba przekroczona. Więc też o nich nie zapomnę. Poza tym no, zawodnicy pro też z całego świata też chętnie by na pewno przyjechali, jeżeli ten termin byłby dobry. A planowałbym taki termin na przykład zrobić we wrześniu, 2 tygodnie po zawodach Mister Olympia. Więc wtedy byłaby duża szansa, żeby zawodnicy, niektórzy, nie mówię wszyscy, bo to wtedy musiałyby być naprawdę potężne nagrody, żeby ściągnąć tych zawodników, żeby ci zawodnicy z Olimpii wystartowali również w Polsce i oczywiście wszyscy Polacy. Więc jakby też jest taki cel, żeby te zawody pro zorganizować, ale na to już trzeba mieć troszkę większe pieniądze, dlatego że w zawodach pro nie ma wpisowego, są nagrody finansowe dla zawodników już tutaj pewne wymagane, więc jest to duży koszt dla organizatora, prawda? Organizator sam musi takie pieniądze wyłożyć, już nie wspominając o licencjach na takie zawody, to nie jest tak, że ja te zawody sobie organizuję, bo taki mam kaprys, tylko muszę za to no, zapłacić niemałe pieniądze, żeby móc w ogóle takie zawody zorganizować, prawda? Oczywiście no, komuś się może wydawać, no ale jak ktoś ma pieniądze, to zorganizuje. No tak nie jest, bo promotorami właściwie w różnych krajach na świecie są prawie wyłącznie osoby bardzo mocno związane z ligą zawodową od wielu, wielu lat, a najczęściej w ogóle zawodnicy, którzy występowali tam, więc z tego względu no, mam takie prawo i taką możliwość w ogóle, żeby organizować te zawody w Polsce, tak? Więc to tak może tyle, żebyśmy już nie przedłużali, bo tych tematów związanych z tym festiwalem na pewno jeszcze dużo by się urodziło. Chociaż jeszcze może tak na koniec taki mały smaczek ode mnie, taki prezent, właściwie nagroda dla najlepszego zawodnika. Jeszcze dokładnie nie wiem, których konkretnie zawodów, czy tych pierwszych, drugich, czy trzecich. Mam tutaj ją w kieszeni, muszę wyszperać tą nagrodę. To ciekawe, nagrodę mam w kieszeni, prawda? Co w tej wyjaśkowej furze zawsze za ciekawe rzeczy. Dokładnie, bo ja sobie mówię, specjalnie jest dobry moment, żeby tą nagrodę pokazać. Wisior. To jest coś takiego. To jest medal z Olimpii, który zawodnicy na Olimpii zdobywają. Super. Więc ja mam takie 4 medale i ten jeden medal, nie wiem, do której kamery tu mogę pokazać. Jednej i drugiej. Tak, tutaj z tyłu jest wygrawerowane Joe Widers, Mr. Olympia, Participant 2015, prawda? Czyli oryginalny medal. No tu brązera nie ma, bo my dostawaliśmy te medale o tak po prostu niewręczane na szyję, więc nie ma tego brązera tutaj. Więc ten medal będę chciał jakby sprezentować, ufundować i dać najlepszemu zawodnikowi, której z tych 3 imprez, której to powiedzmy pozostawię do samego końca, żeby to była niespodzianka, czy to będzie zawodniczka, czy to będzie zawodnik, to będzie mój jakby taki indywidualny wybór, tak sobie to zaplanowałem, więc myślę, że to też taka ciekawa, atrakcyjna nagroda
myślę, że jeszcze takiej w historii nie zawodów było. To nie było, prawda? Więc niełatwo jest taki medal uzyskać, trzeba na te zawody Olimpia się zakwalifikować. Jakie takie medale mam 4, jeszcze kilku Polaków ma, chyba z tego zdaje się, co dobrze liczę, raz, dwa, chyba 4 Polaków jeszcze ma takie medale. Aż 4? Aż ty, Piotrek Borecki. O kim jeszcze myślisz? Nawet więcej, nawet 5 teraz już widzę. Marta Górzyńska, Bo ty też bierzesz kobietę. Tak. I jeszcze Polka, przepraszam, że tutaj zapomniałem imienia, nazwiska, ale dopiero ona kilka dni temu się do mnie odezwała, bo reprezentowała niby na Olimpii w bikini Anglię, ale ma korzenie, rodowód i nazwisko polskie. Bardzo przepraszam, że tu zapomniałem nazwiska, ale niestety jeszcze mi się nie utrwaliło odpowiednio. Ale jest rzeczywiście Polką, bardzo dobrze po polsku mówi, więc być może w przyszłym roku, jak się zakwalifikuje, będzie reprezentowała już Polskę, bo może ma 2 obywatelstwa, z tego co wiem, więc będzie mogła. Więc takich medali nasi Polacy mają 5. Jeszcze nie zapominajmy o Mirku Daszkiewiczu. Tak jest, to chciałem. Też na pewno ten medal gdzieś ma, prawda? Trochę na pewno inny, bo te medale ja też na przestrzeni lat się troszeczkę zmieniały, więc tych zawodników będzie chyba 6, prawda? No, ale ja powiedzmy te 4 medale też mam, więc mogę, że tak powiem, jeden z nich na tej pierwszej imprezie dać jakiemuś zawodnikowi, który mam nadzieję, że dzięki temu medalowi już zdobędzie kolejny sam na Olimpii. Może za kilka lat już, a może jeszcze szybciej, kto wie. Więc jeżeli chodzi o nagrody i o festiwal, to może tyle, jeszcze może tam coś wrócimy, napomkniemy, ale może zmienimy jakiś temat nowy. Słuchajcie, tak, bo my mamy mało czasu i powiem Wam tak, to, że Robert jest turbosportowcem i fenomenalnym zawodnikiem, to ja Was nie muszę w przekonaniu takim utwierdzać. To, że jest niesamowitym gadułą, to już wiecie, ale Robert, pierwszy raz w historii Wujaszkowej Fury, w pierwszym sezonie było 10 odcinków, teraz jest 5, to już jest 15. Pierwszy raz mi się zdarzyło tak, że jak zwykle ja mniej więcej przygotowuję się 2 dni do rozmowy. Wyprzedziłeś swoimi odpowiedziami i swoją, że tak powiem, opowieścią taką skrupulatną każde jedno moje pytanie dotyczące festiwalu, więc dlatego ja siedziałem cicho. Podobno to jest duża, duża cecha taka pozytywna dziennikarza, jak pozwala rozmówcy mówić, dlatego ja się zupełnie nie wtrącałem, bo temat festiwalu, myślę, wycisnęliśmy jak cytrynę, chociaż oczywiście tam będzie, można by było porozmawiać o tym, ale ja bym chciał jeszcze kilka takich tematów, ale tak naprawdę, Robert, dosłownie na szybko, bo materiału możemy nagrać o tak godzinkę 20, jak nam się uda. Najwyżej, powycinasz coś tamtego, mniej ważne. Nic nie wycinamy, nigdy zawsze puszczamy tak, jak jest zrobione, więc najwyżej, jak będziesz miał czas, to się spotkamy na 2, jak ludzie tutaj będą bardzo chętni. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Pojawiły się takie opinie, że zrobił się taki proceder rozdawnictwa w IFBB Elite Pro. Nie boisz się, i zawsze wszyscy mówili, ten NPC Pro to jest naprawdę tak prestiżowo, Robert Piotrkowicz musiał zostać mistrzem świata, nie, żeby tam móc zostać zawodowcem i tak dalej. Nie boisz się tego, bo widziałem już takie opinie, że niech IFBB Elite Pro sobie rozdaje, ale niech NPC Pro nie rozdaje. Jasne. Bo to jest za duży prestiż, bo to kiedyś trzeba było bardzo mocno walczyć, że to było tylko dla elity. Widziałem jeden komentarz, jak dla mnie jest tylko 2 zawodowców, jest Olej i jest Piotrkowicz i koniec, kropka, reszta to jest tam jacyś amatorzy kwaśnych jabłek. Co ty na to rozdawnictwo? Czy to rzeczywiście nie zrobi się tak, że raptem wszyscy będą prosami? Kiedyś byłeś ty jedyny, fenomenalny, tak? Pojawił się Olej. Kilku teraz jest już, kilkunastu, no już nie powiem kilkudziesięciu, ale jest tych zawodników więcej, ale wiesz, co mam na myśli. To było takie hermetyczne środowisko, które musiało bardzo dużo ugrać, bardzo dużo wywalczyć, bardzo dużo zrobić. Wszyscy wiedzieli, że pro to jest prawilny pro, a teraz jest ta Elite Pro, które jest takie, wiesz, co mam na myśli. No tak, ale jeżeli chodzi o rozwój, powiedzmy, kulturystyki w Europie i w Polsce przede wszystkim, to bardzo dobrze, że coraz większa ilość zawodników może te karty pro wygrywać. Tutaj nie jest wcale tak łatwo tą kartę pro wygrać. To nie jest tak, że one są rozdawane na lewo i prawo, prawda? Oczywiście, no, nie będę tutaj mówił źle o tej drugiej federacji Elite Pro, bo to jest nowa jakby ta federacja dla kulturystów, powiedzmy tak, zawodowych, ale nadal to są ci amatorzy, którzy startowali wcześniej w Mistrzostwach Świata, Europy, najlepsi są wybierani, ale na razie ona jest w takim momencie budowy, więc dlatego potrzebuje dużego napływu tych zawodników, bo potrafią być takie imprezy Elite organizowane dla 5 zawodników, więc no to jest mały w tym momencie prestiż, więc ja się nie dziwię wcale, że
że tak się mówi, że rozdają te karty, no bo muszą tych zawodników, że tak powiem, pozyskać. Więc tym bardziej, że mają ligę, nie? Tym bardziej, że mają ligę, tam są nagrody jakieś finansowe, więc sponsorzy nie będą chcieli finansować zawodów, gdzie jest 5, prawda, zawodników, więc dlatego te karty będą, powiedzmy tak, w cudzysłowie rozdawane. Czasami, nie wiem, 24 karty są na jednej imprezie dawane najlepszym zawodnikom. Ja nie kwestionuję tutaj, czy ci zawodnicy są super forma, czy nie, no ale nie oszukujmy się, to są zawodnicy tylko z Europy, prawda? To jest, nie wiem, 1/10 całego świata tak naprawdę, więc no... Czyli sugeruję, że nawet jak te karty w NPC Pro będą rozdawane, to ten poziom zawodów... Bo to NPC będzie... zawody, jeżeli są organizowane i jest do wygrania, tak jak u mnie, 7 kart pro, jedna tylko w każdej dywizji, czyli wśród kulturystów na przykład, których może być, nie wiem, 100, będzie tylko jedna karta rozdana do wygrania dla najlepszego zawodnika, prawda? Obsadzie międzynarodowej, nie tylko europejskiej. Zawodnicy przyjeżdżają, tak jak mówię, z Iranu, z Kirgistanu, nie wiem, może z Australii nie będą, bo za dalekie loty są, prawda? No, nie wiadomo. Ale nigdy nie wiadomo, prawda? Jeżeli będzie odpowiedni prestiż tych zawodów, więc nie jest wcale tak łatwo te karty wygrać, prawda? Ale ponieważ tych imprez jest bardzo dużo, są tygodnie, że nawet są 3 zawody NPC na całym świecie organizowane poza Stanami, bo w Stanach to jeszcze jest więcej tych zawodów, więc tych kart pro potencjalnie jest bardzo dużo do wygrania i dzięki temu nie tylko ja i Marek Olejniczak, dwóch w Polsce, mamy te karty, tylko tych zawodników polskich ma już 30. Więc tak, jest tak. Dużo większa szansa, żebyśmy dostawali się na Olimpię. Czy to nie jest dobre dla polskiej kulturystyki? Na ostatniej Olimpii było już dwóch Polaków. Polak i Polka, prawda? Trzech, bo to zapominam cały czas o tej zawodniczce reprezentującej akurat Anglię, ale Polka. Prawda? Czyli no, widać, że to dla polskiej kulturystyki jest naprawdę dobre. Wiadomo, że no, zawodników wybitnych trafiają się czasami raz na 10 lat, prawda? Więc nie ma co wymagać, że tylko ci zawodnicy mają te karty pro dostawać. Bo to ma być taka naprawdę elita. Wśród tych, którzy są obecnie, powiedzmy, w Polsce, mają być wybierani, nie wiem, 3-4 może zawodników w ciągu roku w danej dywizji najlepszych i ma reprezentować Polskę w tej lidze zawodowej. Według mnie to jest bardzo dobre. Fajnie, ja się dobrze czułem oczywiście jako taki jeden rodzynek, prawda, z Polski, chlubiłem się tym, no tak, ja mam tą jedną kartę pro, ale dla polskiej kulturystyki to nie było wcale dobre, że tylko ta jedna karta pro była, a to też było z tych względów, że no, przyznajmy się, ja wiem to bardzo dobrze, Polski Związek nie chciał tracić zawodników. Po prostu i dlatego utrudniał im jak tylko mógł przejście na to zawodowstwo. No i teraz... Ja przyznam się, może tu jeszcze dopowiem, dopowiedz. Żeby zostać zawodowcem, wygrałem Mistrzostwo Świata w kategorii Open, ale to nie wystarczyło. Musiałem zapłacić $7000 do Polskiego Związku za tak zwane wytrenowanie. Oczywiście to wytrenowanie polegało na tym, że raz się pojawiłem na zgrupowaniu kadry narodowej i poza tym tyle, prawda? Pieniądze, które nie dostawałem, tylko miałem sponsorowane wyjazdy na Mistrzostwa Świata czy na Mistrzostwa Europy, już to nie związek sponsoruje. To my, podatnicy, płacimy pieniądze do związku, żeby urzędnicy, którzy pracują w związku, odpowiednio zagospodarowali i oddali je tak naprawdę zawodnikom, prawda? Więc to nie dostawałem nic od Polskiego Związku tak naprawdę, tylko dostawałem od państwa. Państwo dotuje Polski Związek, bo to jest jedyny Polski Związek Sportowy, który może reprezentować, powiedzmy, Polskę na arenie międzynarodowej zgodnie z przepisami, ale okazuje się ostatnimi czasy, że nie do końca to jest prawda, bo tak naprawdę, naprawdę są pisma odpowiednie z sądu administracyjnego, że Polski Związek nie może reprezentować tej dyscypliny na arenie międzynarodowej, dlatego że reprezentuje tylko jedną federację, którą sam sobie wybrał po prostu z wielu różnych, a nie jest kulturystyka sportem olimpijskim, więc nie powinno być w ogóle takiej sytuacji. Polski Związek powinien reprezentować w ogóle dyscyplinę jako kulturystykę na arenie międzynarodowej, ale nie konkretnie związane powinien być to z żadną federacją, więc powinien dopuszczać wszystkie federacje. I do tego właśnie dążę, żeby przekonać tych oficjeli na samym szczycie Polskiego Związku, bo to od nich zależy, wyłącznie od ich decyzji, od żadnych decyzji tutaj państwowych, czy jakichś tam VAT i tak dalej, którymi się próbują zasłaniać, tylko wyłącznie od podjęcia odpowiedniej decyzji zależy, że zawodnicy będą dopuszczeni do startu w Polskim Związku, również z innych federacji. Do tej pory, do dzisiaj obowiązuje taki przepis, też nie do końca zgodny z prawem i
tutaj też mam, że tak powiem, informacje dla zawodników, nie wiem, czy uda mi się to teraz powiedzieć, że zawodnik, który wystąpi w innej federacji, który startował wcześniej w Polskim Związku i wystartuje ponownie, będzie chciał wystartować w Polskim Związku, zostanie zbanowany i nie ma prawa startu w Polskim Związku Kulturystyki i Fitness. Ktoś może powiedzieć, że okej, ma wolny wybór, może startować gdzie chce. No nie do końca, bo nie może startować gdzie chce. Może startować w każdej innej federacji, ale w Polskim Związku nie może, bo wystartował w innej federacji. Według mnie jest to jakby niesprawiedliwe, bardzo ogranicza zawodników w możliwościach rozwojowych. Dotychczas, że tak powiem, związek mógł sobie na to pozwolić, że tak powiem, iść wabank, zabraniać, bo zawodnik tak naprawdę nie miał za dużej alternatywy. Miał inne federacje, które nie są zbyt prestiżowe, nie ma co ukrywać, prawda, nie proponują takich, takich możliwości rozwoju kariery sportowej, prawda, jak dotychczas federacja IFBB ta połączona, ale po tym rozpadzie sytuacja się zupełnie diametralnie zmieniła. Teraz wkroczyła ta federacja NPC, która tak naprawdę jest na świecie zdecydowanie najmocniejsza. Jest mocniejsza niż federacja europejska, która zrzesza głównie Europejczyków. No oczywiście tam jacyś zawodnicy z innych kontynentów też startują, ale to są takie rodzynki, tak naprawdę przyznam się, według mnie zawodnicy w ogóle się nie liczący. Przykład, ostatni Arnold Classic, czy Mistrzostwa Świata, pierwsza trójka wyłącznie z Europy. Nawet jednego obcokrajowca. Nie jest tam jakiś Brazylijczyk, kolejne miejsce, ale w rankingach w Brazylii to około setki gdzieś tam wypada, prawda? Więc no... Robert Prosto? Ciężko, tak, cały czas Prosto, dokładnie. Więc nie ma za bardzo co tutaj, że tak powiem, porównywać. Więc wracając do tej kwestii, moim celem jest spowodowanie takiej sytuacji, żeby Polski Związek dopuścił zawodników innych federacji do startu w Polskim Związku Kulturystyki i Fitness i w tym momencie problem będzie rozwiązany, bo więcej zawodników będzie startowało w Polskim Związku, więcej zawodników będzie startowało w każdej innej federacji, więc dla polskiej kulturystyki jest zdecydowanie to sytuacja zdrowa i bardzo pożądana i wtedy zawodnicy wszyscy będą mieli możliwość rozwoju sportowego swojej kariery maksymalnie. Będą mogli startować w Stanach, nie trzeba być koniecznie zrzeszonym w żadnym stowarzyszeniu, nie potrzeba jakichś tam niepotrzebnych składek na jakiś, nie wiem, tutaj płacić sprawy administracyjne i tak dalej. Na zawodach po prostu zgłaszasz się na zawody, rejestrujesz się przez stronę internetową, płacisz wpisowe, przyjeżdżasz w dzień zawodów i startujesz. Koniec. A to właśnie dobrnęliśmy do tego pytania, które mnie bardzo interesuje. To jak w takim razie, powiedz mi, Robert, Jezu, tak samo coś widzisz, że nic nie widzę. Jak w takim razie... Dobrze jadę? Tak. Dobrze. Jak w takim razie zapatruje się Polski Związek Kulturystyki, Fitnessu i Trójboju Siłowego na te zawody, które ty organizujesz? Bo rozumiem, że oni nie do końca w takim razie są przychylni teraz na to, co ty... To bardzo łagodnie to określiłeś, nie do końca są przychylni. No bo czy ty bierzesz taką opcję pod uwagę, że zaraz będzie oczywiście komunikat na oficjalnej stronie Polskiego Związku, że każdy zawodnik i zawodniczka zrzeszeni w IFBB, którzy wystartują na zawodach u pana Roberta Piotrkowicza, zostanie zbanowany, tak? No bo myślę, oczywiście już nieoficjalna taka informacja jest, ale to nie trzeba nawet tego podawać, bo Polski Związek nawet w swoim statucie ma wyraźnie powiedziane, że zawodnicy, którzy reprezentują Polskę, nie mogą jakkolwiek brać udziału w imprezach konkurencyjnych federacji i tak dalej, więc samo przez się to rozumie, że ta moja, no nie moja, federacja NPC w Polsce tak samo jest, że tak powiem, źle postrzegana i będzie na pewno jeszcze dużo gorzej postrzegana niż inne federacje, bo inne federacje nie były tak mocne, a ta federacja na wejściu samym już jest tak mocna, że to jest duże zagrożenie, prawda, więc no, nie ukrywam, że już pierwsze sygnały mnie dochodzą, że zaczęła się tak zwana trochę nieczysta gra, no nie trochę, tylko bardzo nieczysta gra w stosunku jakby i do mojej osoby, i do mojej firmy i w ogóle do federacji z tej drugiej strony. Nie będę tego ukrywał, dlatego że ta druga strona też tego nie ukrywa, niby próbuje to ukryć, no, prawda, to że nie ma nic, ale to się tego się nie da ukryć, tak. Dlatego że dostaję informacje bezpośrednio od tych osób, które na przykład dostają zakaz współpracy ze mną. Konkretnie dostają zakaz telefony, są rozmowy, publicznie mogę to tutaj powiedzieć, od tych osób gdzieś tam najwyżej osadzonych, każdy się domyśli od jakich osób, nie będę tutaj jakby zdradzał, czy osoby z mediów, czy firmy współpracujące dotychczas z różnymi zawodami, między innymi z Polskim Związkiem, dostały wyraźne takie
ultimatum, że jeżeli będą ze mną współpracowali, to nie mają prawa współpracowania ze związkiem, prawda? Więc no, nie czuję się do obowiązku jakby tutaj stawać w obronie związku, czy nawet występować w sposób taki neutralny, tylko będę po prostu mówił to, co się dzieje. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kuba. Dokładnie tak. A nie boisz się, Robert, że odrobinkę, ja wiem, że ty jesteś zdeterminowany i ty postawisz kropkę na D, te zawody dojdą do skutku i to będzie fantastyczna impreza, prawdopodobnie pierwsza z wielu kolejnych, które będą również genialne, ale nie boisz się trochę, że też odbije się czkawką tobie, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, o jakieś takie straty w sklepie zawodnika, twoich usług z brązowieniem, jakichś zakazów, że nie będziesz mógł się pokazywać na pewnych imprezach i tak dalej? No, właśnie do tego tutaj zmierzam, aha, o tym powiedziałem, już takie sytuacje nastąpiły. To również aż... Już na FIWE się to odbyło, teraz będą niedługo Mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów i oczywiście też już sklep zawodnika już nie jest puszczany na imprezę, czyli sklep... Dokładnie to mojej żony, prawda, już jest niedopuszczany, już próbują jakieś tam inne firmy, które będą brązowiły, jakieś tam zawodnicy nie chcą korzystać z innych produktów niż tych firm, których tutaj w sklepie zawodnika sprzedaję, jestem dystrybutorem, czyli produkty Jantana i Protan, więc jakby nie wróżę tutaj wielkiej przyszłości jakiejś tam innej firmie, ale my i tak na wszystkich zawodach się pojawiamy, dlatego że my brązowimy zawodników w hotelu obok tej areny wydarzenia, więc zawodnicy mają dużo wygodniej, mogą poprzedniego dnia się pobrązowić, mogą przyjść, nie wiem, w kapciach dosłownie z hotelu sobie zejść, bo my w hotelu tym najbliższym oficjalnym zazwyczaj brązowimy, więc jest wygoda. Poza tym pojawiamy się na zawodach i tak, żeby zawodników jeszcze tych swoich, że tak powiem, dopieścić i żeby nie pozostawić ich samymi sobie, bo nie mogą nas nie wpuścić na taką imprezę. Więc dla nas to nie jest... W ogóle żadna strata i żaden problem, dlatego że na wszystkich innych imprezach, innych federacji jesteśmy na miejscu, na backstage'u, więc jakby związek tylko zawodnikom szkodzi w ten sposób, a nie zupełnie nam, bo zawodnicy i tak mają kontakt z nami. My mamy w bazie sklepu zawodnika kontakt do prawie 5000 zawodników i trenerów, więc wysyłając jednego maila do zawodników, że jesteśmy na tych zawodach i brązowimy, właściwie 100% zawodników z Polski dostaje informacje i może z naszych usług korzystać, kupować brązery w naszym sklepie. Mamy wyłączność na całą Polskę, jeżeli chodzi o produkty Jantany i Protana i właściwie 95% zawodników się brązowi tylko tymi brązerami. Niektórzy jeszcze z Dreamtana korzystają. Tu też jesteśmy dystrybutorem na Polskę, więc no, zawodnicy i tak mogą nadal korzystać z naszych usług. My i tak zawsze jesteśmy na miejscu, więc jakby tutaj związek nie może nam, że tak powiem, krzywdy zrobić. Sami sobie tylko szkodzą, że nie dostają od nas pieniędzy za wykupienie stanowiska na miejscu i ułatwienie zawodnikom jakby tutaj pomocy, bo nie ukrywajmy, zawodników debiutantów większość się u nas brązowiła, bo to było dla nich wielkie ułatwienie. Nie musieli tego sami robić, czy nie wiem, osoby towarzyszące, żona, mąż, ktokolwiek, kto się na tym nie zna i wtedy ten zawodnik nie wygląda tak dobrze, jak mógłby wyglądać na scenie. My to robimy profesjonalnie już od 11 lat i są osoby w naszym teamie, które pobrązowiły kilka tysięcy osób, prawda? To nie są dziesiątki, to są tysiące osób, prawda? Więc no, nie ma szans, żeby ktoś to zrobił bardziej profesjonalnie niż my. Tym bardziej, że brązowią tylko wyłącznie właściwie zawodnicy. Poza moją żoną, która jest właścicielką tego sklepu i zawsze mnie pomagała na wszystkich olimpiach, mnie brązowiła, która sama to robi i chce to robić, bo jej się to bardzo podoba, to wyłącznie zawodnicy brązowią. Zawodniczki i zawodnicy na takich imprezach, więc no, trudno im zarzucić, że oni nie robią tego dobrze i profesjonalnie, prawda? Skoro się znają tak dobrze na tym, sami to robili, więc tak myślę. No i tak jak powiedziałem, no jest kilka takich sytuacji, kilka takich informacji, które do mnie doszły, że bardzo mnie ten polski związek nie lubi i robi wszystko, żeby mi życie utrudnić, jeżeli chodzi o pozyskiwanie jakby zawodników, bo nie ukrywam, że bardzo, bardzo zależy mi zawodnika, którzy występują w Polskim Związku Kulturystyki i Fitness, dlatego że właśnie dzięki nim będę mógł osiągnąć tą dużą liczbę uczestników, prawda? Bo nie ma co się oszukiwać, w Polskim Związku występuje bardzo wielu zawodników. Ostatnio na zawodach na Pucharze Polski i tych zawodach Diamond Cup, które odbywały się w Warszawie podczas FIWE, występowało prawie 200 zawodników na Pucharze Polski i koło 190, nie będę teraz dokładnej takiej liczby mówił, koło 190 zawodników, tak, cały czas prosto. Dzisiaj wyjątkowo prosto i prosto.
190 zawodników na Diamond Cup, no, znaczy z całego świata, no, z całego świata, głównie z Europy przyjeżdżali, tam jakieś rodzynki były może spoza świata, ale nie zauważyłem tak naprawdę, głównie Europejczycy, ale 80% to byli Polacy oczywiście. Słuchajcie, więc jest to duży potencjał i chciałbym, żeby część tych zawodników mogła wystartować u mnie i jest taka możliwość, wystarczy tak naprawdę nie płacić składki członkowskiej w przyszłym roku do momentu moich zawodów. Wystarczy opłacić ją 7 dni przed zawodami w Polskim Związku Kulturystyki i Fitness, w którym chce zawodnik wystąpić. To jest bardzo ważna informacja. Dopóki ta składka nie jest opłacona, zawodnik nie jest członkiem Polskiego Związku Kulturystyki i Fitness. W ogóle zawodnik nie jest w ogóle tak naprawdę dokładnie członkiem, bo jest członkiem stowarzyszenia, a stowarzyszenie jest zgodnie ze statutem i przepisami, to stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku Kulturystyki i Fitness. Żeby zawodnik był członkiem stowarzyszenia, które jest członkiem Polskiego Związku Kulturystyki i Fitness, musi opłacić składkę członkowską na dany rok. Jeżeli jej nie opłaci do momentu nieopłacenia, jego nie ma w tym stowarzyszeniu tak naprawdę. A nawet jeżeli stowarzyszenie by powiedziało, ale z jakichś tam względów nadal jest pan członkiem, to można się po prostu z tego stowarzyszenia wypisać, wystartować w moich zawodach i ponownie zapisać. Jest takie prawo i nikt nie może odmówić zawodnikowi tego. Jeżeli zawodnik chce się troszeczkę w tą biurokrację pobawić w ten sposób i chce wystartować w zawodach innej federacji wcześniej, na przykład w lutym... A my tutaj, przepraszam, Robert? Nie. Możemy prosto pojechać, jeżeli chcesz porozmawiać jeszcze. Znaczy, musimy kończyć, ale właśnie muszę to powiedzieć teraz, bo to jest najlepszy moment, jak się zaczynamy na światach. Słuchajcie, tego się spodziewałem, że z Robertem rozmowa będzie bardzo długa i że on jako zawodowiec i przede wszystkim osoba, która na kulturystyce zjadła zęby, to powie tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy. I poza tym, że omówiliśmy sobie bardzo ciekawie ten festiwal, który będzie w lutym, to poruszyliśmy takie tematy, o których ja bardzo chciałem porozmawiać. I mam na myśli Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trybu Siłowego i absolutnie, żebyście nie odbierali mi, że jestem jakiś na anty, ale to są bardzo ciekawe rzeczy. I Robert, moja taka dżentelmeńska propozycja. Ja bym chciał z Tobą dograć jeszcze dwójkę. Jasne. Bo materiał już mamy prawie godzinkę 20. Chciałbym, żeby ludzie sobie to spokojnie obejrzeli, no bo jak będziemy jeździć jeszcze, to zaraz nam się zrobi 2:20. I ja bym chciał, żebyśmy w tym momencie postawili w cudzysłowie taki wielokropek. I ja bym chciał spotkać się z Tobą i dograć drugą część. Chciałbym porozmawiać przede wszystkim jeszcze o tych kilku rzeczach, takich ciekawych niuansach, o których Ty mówisz teraz, o Polskim Związku Kulturystyki, Fitnessu i Trybu Siłowego, jak to zrobić, jak to ma wyglądać. I przede wszystkim chciałbym z Tobą jeszcze porozmawiać o Olimpii, bo w ogóle tego tematu nie poruszyliśmy. Trochę o Twoich startach, tutaj. Takie małe podsumowanie chciałbym zrobić o Olimpii teraz, tej 2019, która się niedawno skończyła. O takich kilku rzeczach, jak to tam jest z tą polityką, nie polityką. I moja propozycja jest taka, żebyśmy tutaj nie kończyli sobie tak, jak zazwyczaj kończymy wujaszkową furę, gdzie ja daję Tobie takie 10 przygotowanych pytań i Ty odpowiadasz, bo mi jest po prostu szkoda teraz ten materiał, że tak powiem, ciąć. I tak jak mówię, zgodzisz się na nagranie jeszcze dwójeczki? Jasne, oczywiście, dlaczego nie? Słuchaj, rozmawialiśmy wczoraj, moja taka propozycja, bo ja lubię naprawdę zrobić rzeczy, że tak powiem, na gorąco. Wysyłałeś mi wczoraj swoją zajętość na dzisiaj i wysyłałeś mi na wtorek. Na jutro. Jak tam wtorek wygląda? Czy Ty znajdziesz jutro dla mnie jeszcze godzinkę, żeby ten temat domknąć? Wiesz co, jeżeli byśmy się umówili na godzinę, powiedzmy, 11, to tak, bo mam umówione spotkanie na godzinę 14, dosyć ważne, związane z festiwalem. Super. Więc nie mogę go... Moi drodzy, Robert Piotrkowicz, nie mówimy jeszcze koniec, nie zadajemy 10 tych pytań, które znacie z wojaszkowej fury. Ja jutro przyjeżdżam, jest wtorek, godzina 11. Te materiały wysyłam mojemu operatorowi i chłopakom tam w Chrzanowie, niech oni ten materiał robią, a my sobie poświęcimy jeszcze jutro godzinkę, bo ja bym naprawdę chciał z Tobą wyczerpać ten temat Polskiego Związku Kultury, Zawodów Olimpii, trochę o tych zawodach Olimpii Twoich, gdzie było kilka takich przypadków, że byłeś w fenomenalnej formie, a tu się okazywało, że 16 miejsce. Chciałbym znać trochę Twój pogląd. Mało jest tego w internecie, mało się o tym rozmawia. Myślę, że z nikim lepszym, z większym fachowcem nie będę miał okazji porozmawiać. Także jeżeli obejrzeliście ten odcinek, to piszcie komentarze, oczywiście łapki w górę, wciskajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Subujcie kanał Sixpack TV, oglądajcie social media Roberta Piotrkowicza. Ja jutro widzę się z Robertem znowu, poświęcimy sobie godzinkę i pierwszy raz w historii wujaszkowej fury jeden gość będzie miał dwa odcinki, bo myślę, że warto posłuchać, bo to są fajne, ciekawe, takie merytoryczne rzeczy. A na chwilę obecną, Robert, bardzo Tobie dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tak jest, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, byciu na bieżąco, wciskajcie dzwoneczki, bo
podobno się to opłaca.